światowa encyklopedia filmu religijnego. Pierwszy raz, gdy zobaczyłem gdzieś w internecie ten tytuł, parsknąłem śmiechem. Brzmi to buńczucznie, gdyż wiele na rynku jest książek zwiących się encyklopediami, które są zwykłymi słownikami tematycznymi czy leksykonami. A jednak książka wydawnictwa Kruk jest naprawdę tym, czym się nazywa. Jest światową encyklopedią filmu religijnego. Gdyż jak można nazwać inaczej książkę opisującą szczegółowo ponad 1000 filmów z różnych stron świata, dotykających mniej lub bardziej kwestii religii, wprost czy nie wprost. Oprócz tego kilkaset haseł tematycznych wielkich reżyserów związanych z tym rodzajem kina, czy prądów kultury, czy czasopism związanych z filmem religijnym. Książka jest bardzo bogato ilustrowana niebanalnymi fotosami z filmów, czy innymi kadrami związanymi z tą sztuką. Książka jest dla każdego, gdyż nie jest ona stricte specjalistycznym leksykonem. Jest ona wielkim przewodnikiem dla tych wszystkich, którzy interesują się kinem, dla tych, którzy chcą poznać wartościowe filmy. Książka ta, encyklopedia, niewiele ma wad. Oczywiście jedna z nich jest czasowa. Książka została wydana w 2007 roku, więc te filmy, a było ich kilka, które wyszły po roku 2006, nie znajdują się w niej. A więc nie znajdziemy tam na przykład Ludzi Boga czy innych ciekawych filmów religijnych, szeroko rozumianych ostatnich lat. Brawo dla wydawnictwa Biały Kruk i wielka zachęta dla wszystkich zainteresowanych kinem.